Galeria Trzynastka przygotowała pierwszą w tym roku wystawę. 20. jubileuszowy rok działalności galerii rozpoczyna ekspozycja zdjęć Polskie Góry w obiektywie Ireneusza Turowskiego Cztery pory roku. Fotografie ukazują piękno polskich gór w różnych porach dnia i roku. Parę miesięcy się dopiero znamy, ale kiedy mi pokazał zdjęcia, bardzo się zachwyciłem i postanowiliśmy, że w tym roku zrobimy taką wystawę. No i okazało się, że ona jest jako pierwsza. Bardzo ciekawy człowiek, pochodzi, urodził się w Lesznie, ale większość czasu na Górnym i Dolnym Śląsku. Tam się uczył, tam pracował, no i było blisko gór. Więc trudno by byłoby, żeby nie... jakby tu powiedzieć, żeby te góry, no nie chodzić po nich, nie zdobywać szczytów. Na fotografiach znalazły się zdjęcia z wypraw pana Ireneusza w Bieszczady, Beskidy, Sudety oraz Tatry. Odwiedzone miejsca zostały udokumentowane na 57 zdjęciach. Większość została wykonana w kolorze, choć są i czarno-białe. Inaczej się fotografuje, kiedy jest piękna, słoneczna pogoda, a kiedy jest zadymka albo śnieg, no to jest nawet niebezpiecznie, bo teraz się tak dużo mówi właśnie o tej bezpieczeństwie w górach. No, z jednej strony jest łatwiej, bo my, którzy mieszkamy na nizinach, to dla nas zachwycamy się, ale ci ludzie, którzy chodzą po górach, którzy fotografują góry, no to jakby tematy są same, bo jeżeli jest się na szlaku, no to tylko wystarczy rozejrzeć się w prawo, w lewo, wziąć aparat i można fotografować. Ale o to chodzi, żeby znaleźć ten takie najpiękniejsze, najładniejsze właśnie takie artystyczne zdjęcie, żeby pokazać te góry w inny sposób. Nie tak jak wszyscy to robią, ale gdzieś wejść, zejść właśnie, pokazać tą albo rano, albo wieczorem, albo gdzie jest wschód czy zachód słońca. Wystawę Polskie Góry w obiektywie Ireneusza Turowskiego Cztery pory roku można oglądać do 13 lutego w Galerii Trzynastka. Ekspozycji towarzyszy prezentacja wydawnictw związanych z polskimi górami oraz wyposażenia taternika, czyli osoby, która zajmuje się wspinaczką górską.